Dobry wieczór Państwu. Witam na dyskusji. Witam Wojtka Urbańskiego, który wyreżyserował dzisiejsze czytanie. Witam pana Michała Sobelmana, który przetłumaczył ten tekst i który nam pomoże w różnych jego zawiłościach. I witam aktorów, Monikę Kwiatkowską i Sławka Krzynkowskiego, którzy zostali z nami. Tak. Mam takie pierwsze pytanie. Jak czytałam ten tekst po raz pierwszy, to myślałam sobie, czy to jest Hanoch Lewin, czy to jest styl Hanocha Lewina z tych sztuk, które najczęściej są grane. Wydaje mi się, że ta sztuka się różni. I chciałam zapytać przede wszystkim chyba pana Michała, co to jest za podzbiór, powiedzmy, w twórczości Hanocha Lewina, to co właśnie usłyszeliśmy. I bardzo proszę o mikrofon. Znaczy ta sztuka rzeczywiście różni się od tych innych sztuk, ale jednocześnie jest podobna, jak to u Lewina. W większości sztuk u Lewina bohaterowie noszą śmieszne polskie, dźwięczące i szemrzące imiona. Tu to wszystko jest bardzo wyraziste. Lewin napisał tą sztukę w 1986 roku, kiedy już był doświadczonym autorem. Jego przyjaciel Daniel Twaracz twierdzi, że było wielkim wrażeniem filmu, który obejrzał. Przeklęty Rejs, filmy Sveny Kanewej, Maksym Sindowym, który opowiada o rzeczy, o sprawie prawdziwej, o rejsie statku St. Louis, który wypłynął z Hamburga w maju 1939 roku. Płynął na Kubę i 960 paru pasażerów. Wszyscy oni mieli wizy i dopłynęli na Kubę, ale oczywiście nie zostali wpuszczeni. Następnie płynęli do Ameryki i potem wrócili do Europy. Większość z nich zginęła w czasie II wojny światowej w gettach, w obozach koncentracyjnych. I Lewin, który przez całe swoje życie jakoś uciekał od problemów związanych z zagładą, jakby tutaj się z tym zmierzał, aczkolwiek ta sztuka jest bardziej uniwersalna. Z tego, co jeszcze pamiętam z lat 70., to, że Izrael ni stąd ni zowąd przyjął, wtedy Begin był premierem Izraela, grupę kilkudziesięciu dzieci z Wietnamu, które też były rozbitkami i uchodźcami. Dochodząc do wniosku, że kto jak kto, ale Żydzi nie mogą patrzeć na śmierć niewinnych dzieci. Ta sztuka w Izraelu była bardzo niewiele razy grana. Po raz pierwszy w 1993 roku zawsze problem finansowy był taką główną barierą, w jaki sposób zrobić to, jak uczynić to. I rzeczywiście sztuki inne Lewina, które zazwyczaj są grane przez trzech, czterech aktorów. Tutaj jest cała grupa, cała masa. I aż dwa teatry się sprzęgły, żeby tę sztukę wystawić 7 lat później, w 1993 roku. Teatr Miejski w Hajfie i Teatr Kamery, macierzysty teatr Lewina w Izraelu. I ten spektakl był grany zaledwie 40 razy, czy 40 parę, i w sposób poległ śmiercią naturalną. Ale wrócił potem Omri Nitzan, który część swoich sztuk robił jeszcze razem z Lewinem i który jest dyrektorem artystycznym już od 20 lat Teatru Kamery. Wystawił to w formie opery. Bo rzeczywiście jest tutaj również taki wątek operowy. Znaczy, ja się bardzo wzruszyłem z wielu względów. Po pierwsze, ten teatr jest teatrem, który po raz pierwszy gościł sztukę Lewina. Już nawet nie pamiętam, który to był rok. 99, 2000, 2000, kiedy tutaj było wystawiane Rekwiem w reżyserii Nitzana, o ile pamiętam. I potem pierwsza polska sztuka, Morderstwo, była tutaj również wystawiana. Zresztą też niewiele razy grana. I w jaki sposób jest to powrót do jakby macierzyńskiego w gruncie rzeczy miejsca, skąd Lewin rozpoczął swoją polską karierę, drogę.
A kiedy pan tłumaczył tę sztukę, czy jakoś, czy ona była inna niż inna? Ona była inna, bo te wszystkie sztuki tłumaczyliśmy. Agnieszka to jest młodsza ode mnie, była wtedy jeszcze studentką. Myśmy to robili jakieś 10 lat temu, dwa wieczory i w jakiś sposób, pomimo tego, że minęło już tyle lat, ta sztuka nas oboje rozczuliła, rozrzewniła i... Sztuki Lewina są trudne do tłumaczenia, czasami wręcz niemiłe. Ale ta jest, pomimo tego, że jest smutna, jest pełna zamyślenia, jest pełna poezji i w jakiś sposób działa na naszą wyobraźnię. Także w przeciwieństwie do tych innych rzeczy, które tłumaczyłem Lewina, tutaj była cała przyjemność, pomimo tego, że jest piękna i wzruszająca i w gruncie rzeczy bardzo smutna sztuka. Także jak najbardziej wspominam również i te dwa wieczory. A czy stylistycznie ona się jakoś różni? Czy tutaj, czy ona jest inaczej technicznie napisana? Tak się zastanawiałam niż, też nad niż, tym. No tak, różni się, oczywiście się różni. Znaczy, praktycznie rzecz biorąc, Lewin robił i komedie, i sztuki rodzinne, i wiele jego sztuk jakby wracały do powieści biblijnych. Tutaj można rzeczywiście znaleźć Lewina. Te różne takie wypowiedzi, które między wierszami są. Oczywiście jest ta poetyka, która jest w wielu innych jego dziełach. Nawet w takiej ostrej sztuce jak Jacobi Leidenthal albo Szyc, albo Dziwka z Ohio, tam również ta poetyka Lewina występuje i jest bardzo charakterystyczna. Oczywiście Lewin w sposób bardzo, ja wiem, prawdziwy, w cudzysłowie obiektywny, patrzył na te wszystkie bolączki życia. W gruncie rzeczy już mija, ile, 18 lat od jego śmierci i czym bardziej myślę to o twórczości Lewina, to przypomina mi się taki autor, pisarz izraelski, który pisał po polsku, Leo Lipski, Piotruś. To jest chyba jego najbardziej znane opowiadanie, wydane przez Kulturę Paryską. I ten świat, on był sparaliżowany. Przeżył wojnę w Rosji, znaczy w Azji, w Kazachstanie. Przyjechał wraz z armią Mandersa do Izraela i w gruncie rzeczy on umierał przez dziesiątki lat, aż zmarł 7 lipca 1997 roku. Z tego, co wiem, bo ja nigdy nie poznałem Lewina, to nawet Lewin chyba nigdy go nie poznał. Ale kiedy myślę o tym, to z tych wszystkich autorów izraelskich on najbardziej jest do niego podobny. Dzięki. Wojtek, dwa pytania chyba ci zadam od razu. Dlaczego ten tekst i jak go wystawiać? Czy to będzie opera? Jak to technicznie zrobić? Najpierw dlaczego? Co ci się spodobało w Lewinie, w tym tekście akurat? Czy ty nie grałeś Hanocha w pewnym spektaklu? Tak. No, grałem w teatrotece. Mm-hmm. Hanoch odchodzi bez słowa w takim dramacie o Hanochu. Mm-hmm. Grałem, no coś tak próbowałem. Ale ten tekst, ja kiedyś zmierzyłem się z Rekwiem Lewina, czyli takim chyba przedostatnim jego tekstem, tak mi się wydaje, tak, że to... No po prostu mnie bardzo poruszył ten tekst, to znaczy on jest po prostu bardzo poruszający. Ja przez chwilę, bo ja przeczytałem ten tekst stosunkowo niedawno, właśnie pamiętam, to opowiadałem przed chwilą, że wyszła tak gruba książka Ja, ty i następna wojna z dramatami i ja wszystkie te dramaty przeczytałem wtedy, a ten przez to, że właśnie tam 40 postaci, tak po prostu jakby od razu to przekartkowałem i nie zacząłem czytać i wydaje mi się, że to chyba wiele osób mogło tak po prostu zrobić, bo właśnie od razu jest coś, co powoduje, że gdzie to wystawić, jak i w ogóle, i że się nawet nad tym nie zastanawia. Ale jak to przeczytałem, to przez chwilę, znaczy najpierw wydawało mi się, że Rekwiem jest w czymś pełniejsze, bo że w Rekwiem jest
Znaczy, że tam jest jakiś, znaczy może niepełniejsze, to złe słowo, że jest kontrapunkt. Tam jest kontrapunkt, bo tam ono jest oparte na trzech opowiadaniach Czechowa, że tam są jakieś takie postaci też komiczne, że jest jakiś humor, że jest to dzieciństwo jeszcze bardziej jakoś tak uwypuklone w takim, w jakiejś swojej bajkowości, że to daje jakiś oddech i że można wtedy, i że w sumie to bardziej porusza, ale z każdym przeczytaniem tego tekstu i też dzisiejsze czytanie po prostu jakoś mnie bardzo, bardzo porusza i wydaje się, że to, no nie wiem, to jest takie słowo właśnie, no bardzo mnie porusza, jest bardzo przejmujące, jest bardzo, jakby pierwsze zdarzenie z tekstem jest takie, że to jest taka po prostu tragedia antyczna, ale tak naprawdę każde czytanie pokazuje, że każda nawet najmniejsza jakaś scena, mały monolog jest tak szczegółowy, tak drobiazgowy, tak bardzo głęboko wchodzący w taką też właśnie codzienność jakąś w nasze... nie wiem, dzisiaj też jak mieliśmy próbę i w pewnym momencie się zatrzymałem, bo ja mam córkę, która ma 2 lata i córkę, która ma 7 lat i właśnie bardzo się różnią takim spojrzeniem na, prawda, na życie w ogóle i tym, że to 2-letnie jest teraz jeszcze takim, powiedziałbym, aniołkiem, takim nieświadomym po prostu hiperdzieckiem, a ta 7-latka jest właśnie, zderza się teraz z wieloma tematami, z jakiś taki bunt się zaczyna taki, że I tak naprawdę to też jest o tym, że my mówimy dziecku, jakby tworzymy siłą rzeczy jakąś taką bańkę mydlaną na początku, a potem, ale jednocześnie i mówimy, jesteś dobry, bądź dobry, ufaj ludziom i tak, a za chwilę już jak tylko idzie tam, nie wiem, wkracza w takie życie przedszkolaka, mówimy, ale tu nie możesz ufać, a tutaj na tego pana, prawda? I co chwilę okazuje się, że wszystkie jakieś ideały są po prostu nie wiadomo skąd wzięte, bo ta rzeczywistość po prostu jest strasznie brutalna i że my sami żyjemy w świecie pełnym sprzeczności, że ciągle stoimy na jakichś dwóch po prostu w jakimś rozkroku i to dziecko po prostu, jak ono ma, z czym ono się zderza, nie? I to nie tylko o wojnie w każdym razie, że to nie tylko jest i że to też jest w tym tekście. I no wydaje mi się, że też o tym rozmawialiśmy tutaj, jak mówiliśmy, że jest jakoś tak przerażająco aktualny ten tekst. Też oczywiście sprawa uchodźców. No, nie wiem, bardzo poruszające. A jak to robić? No jakoś tak obliczyłem, że na 12 osób da się to w takiej wersji scenicznej. Tutaj było 8. Tak, żeby to jakoś tak 12-13 osób jest w stanie to... No też są różne inne jeszcze możliwości, prawda? Też, nie wiem, może właśnie lalki, może gdzieś tam projekcje, no nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest jednak możliwe. Chciałam zapytać aktorów, Sławek, czy ty grałeś w Morderstwie, dobrze myślę, czy nie? Nie, grał mój wówczas 7-letni syn. Okay. Tam była 2 dzieci. Grał jedną z tych postaci. To znaczy, ja powiem tak, że przeczytaliśmy ten tekst wczoraj, wcześniej nie znałem tego tekstu. I no... Byłem wstrząśnięty absolutnie tym tekstem, jego jakby wieloma poziomami. Mówimy to oczywiście jakby z naszego punktu widzenia. No. Został ten tekst napisany w 1987 roku, ale to są też takie obrazy z, no jakby to można powiązać też z całą Europą, z kulturą europejską, z zagładą, transportami, gdzie kobiety wyrzucają dzieci po to, żeby przeżyły, bo może ktoś się nimi zaopiekuje. Też czytałem przedwczoraj taki artykuł o w obozie w Bełżcu, do którego jeździły transporty i tam właśnie takie historie z wyrzucanymi dziećmi na tory. No to były na porządku dziennym i wiele takich grobów przy torach się znajduje. Sprawa uchodźców oczywiście i tak dalej, ale no to jest taki tekst, który uświadamia nam, że jakby świat już zabrnął w taką sytuację, w której jak dotąd miałem wrażenie, że my udowadniamy sobie, że świat jednak jest dobry
i tylko mówimy, że są pewne rzeczy są złe na nim, tak? A już dobrnęliśmy do takiego momentu, jakbyśmy chcieli powiedzieć, ale jednak dobro istnieje. To znaczy, że tak jest wszechobecne zło, że teraz musimy udowodnić, że istnieje tam coś dobrego. I faktycznie cała ta taka sytuacja wokół nas wystawia nas, ludzi, którzy myślą, że właśnie jesteśmy fantastyczni i dobrzy, wystawia nas na ciężką próbę, ponieważ chociażby uchodźcy, którzy przychodzą do nas, no jak mamy się zachować? To, o czym mówi Wojtek, no. To znaczy, jeżeli żyjemy wartościami, mówimy tak, należy kochać bliźniego, pomóżmy mu, a nagle puka do nas uchodźca, to jednak się zastanawiamy, czego wpuścić. To znaczy, zadajemy sobie to fundamentalne pytanie, jednak czy jesteśmy po stronie dobra, czy nie, jak zachowałby się, no i tutaj oczywiście jest kwestia naszej wiary, religii jakiejś, ale i ten tekst też zmusza jakby do postawienia sobie no, jakichś takich fundamentalnych pytań. To, że bohaterem jest dziecko, to też jest jakby no, nie bez znaczenia, ponieważ jest to jednak coś tak bezbronnego, taka istota bezbronna, no i niesie tu ze sobą wiele no, jakichś też znaczeń, ale też emocji. A jeśli chodzi o realizację, to naprawdę to jest tak, że za każdym razem, jak go tam czytamy, pojawia się kilkanaście pomysłów, jak to. To jest olbrzymie oczywiście wyzwanie. Oczywiście, ale mam wrażenie, że już teatr dysponuje takimi środkami, które by mogły wspomóc tę wyobraźnię, tę opowieść tego Odyseusza, czyli ludzkość płynącą na statku i próbującą trafić do swojego domu. Naprawdę no, fascynująca rzecz, którą by, wiecie państwo, no, to jest, to dostaje się, nie wiem, Monika pewnie zgodzi się ze mną po prostu. No, to jest taki tekst, który należałoby robić, bo jest to po prostu fantastyczny materiał. Chciałam właśnie zapytać panią. Czy się zgadzam? Tak, zgadzam się. Bardziej o drogę może tej postaci, którą, bo widziałam, że bardzo pani jest zaangażowana, rzeczywiście było to widoczne. I po raz kolejny, przepraszam was, że tak cisnę z tym, ale wczoraj przeczytałam właśnie ten tekst i poleciałam od razu jeszcze z automatu Dziwkę z Ohio sobie przeczytałam i miałam poczucie po raz kolejny, jakie to są dwie różne poetyki, jakie dwie, jak różnie te postaci też są napisane. Chciałam zapytać o tę postać, którą pani czytała. To jest strasznie ciężko się wypowiadać po tylko jednak czytaniu, bo to jest ogromny materiał. To znaczy, gdyby się przyszło rzeczywiście mierzyć z tą postacią, myśmy tutaj tylko szkicowali, tak? Taką fastrygę robili troszeczkę, tak? Troszeczkę. Natomiast no, ja sama mam dziecko. W związku z tym tego się nie da czytać obojętnie i w oderwaniu, ponieważ od razu są te klisze. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji. Znaczy nie wyobrażam sobie, że może wiem, że tak jest, ale to, co tam gdzieś pada, że my wiemy, że tak jest, ale jakoś tego nie dopuszczamy do siebie. My nie chcemy tego dopuścić, że to się zdarza tu i teraz, że to są prawdziwi ludzie. Dla mnie niesamowite jest w tej sztuce to, że on to napisał w 87 roku, a na przykład tu jest taka postać chłopca, który się rozpadł w proch. Ja tutaj kolegom mówiłam, że dla mnie jest to takie słynne zdjęcie tego dziecka syryjskiego wyrzuconego na brzeg, takie buzią leży do ziemi. Takie straszne zdjęcie, takie zdjęcie, które się stało już właściwie taką kliszą popkulturową, przerabiane na miliony sposobów, ale dla mnie to on to zobaczył. On to zobaczył wcześniej, tak jakby, że te dzieci, jakby świat jest strasznie okrutny, no bo dorośli sobie robią wojnę, a te dzieci w tym wszystkim są no tymi dziećmi, które leżą właśnie buzią do ziemi. To, co jest piękne tutaj, to jest to, że to, co tam taka jedna postać mówi, to ja jestem tym dzieckiem. Ja myślę, że to też jest coś takiego, że my jesteśmy wszyscy gdzieś tymi dziećmi. I to jest takie niezwykłe, ale to, dla mnie te obrazy, za każdym razem, jak to czytamy, no, przeczytaliśmy to kilka razy raptem, tak? Ale za każdym razem te obrazy, które się pojawiają, te takie nawet, nie wiem, odwołania, nie wiem, choćby do listy Schindlera, tak? Jak jest ten taki, dziewczynka ta taka w czerwonym płaszczyku, która nagle się pojawia na stosie trupów i tutaj też mamy ten stos trupów,
i to dziecko, które na nim leży i jakieś dziecko, które jest realne, do którego przychodzi ojciec, o którym wszyscy myślą, że jest Mesjaszem, to jest... Dla mnie niesamowita jest synteza, że on opowiada jakąś konkretną historię, ale my w tej historii odnajdujemy, no przez to, że tego było tyle na świecie, odnajdujemy tyle takich wątków, które są, nie wiem, rodzinnych wątków, nierodzinnych wątków z historii naszej, z historii w ogóle świata. A ta pani bohaterka, gdyby pani mogła jakby pomyśleć o jej historii, ona, chciałam zapytać o zakończenie tej sztuki, jak ona kończy, czy wraca do życia, czy jak... No dla mnie to ona nie żyje, tak? Mm-hmm. Dla mnie to ona jest zombie, no bo to już jest pewien rodzaj... Ona tam mówi, że na końcu mówi, on mi obiecał, że będę mogła żyć bez niego, że to się da. No ale już właściwie jest jej wszystko jedno, co z nią zrobią, co ci żołnierze jej zrobią. Już jest... Ona nie żyje, to znaczy tak żyje, ale nie żyje, tak? Ja chciałbym jeszcze powiedzieć o naszych takich różnych skojarzeniach, bo między innymi też padło jakby w naszej dyskusji takie narzucające się skojarzenie z filmem Benigniego Życie jest piękne, gdzie ojciec za wszelką cenę próbuje uratować dziecko przed koszmarem obozu koncentracyjnego, tworząc mu taką opowieść fikcyjną, równoległy świat. Tu jest podobnie, to znaczy jakby całe okrucieństwo świata, które się rozpoczyna też od tego czuwania nad tym dzieckiem, przerzuca się tam fala ludzi, którzy uciekają, po czym pojawia się postać też tego komisarza, który nagle mówi, dobrze, to nie budźmy go, a jak się zbudzi, to udawajmy, że jesteśmy kimś innym i się wszyscy przebierzmy. I to też w sensie jakby realizacji daje absolutnie fantastyczne też jakby narzędzie do tego, żeby ten świat zbudować, bo on się wydaje szary, bo on się wydaje taki właśnie jakby jednoznaczny, naznaczony śmiercią, a jednocześnie sam autor tutaj wrzuca jakąś taką myśl, rozmach, to znaczy dlatego ja byłem zaskoczony, jak usłyszałem, że była opera z tego tekstu zrobiona, no bo tak sobie pomyślałem, ale jak to? Tak, jakby z szacunku do tego tekstu i do tej tragedii, ale potem sobie pomyślałem, no właśnie tak. Bo jakby o śmierci można też w ten sposób opowiadać, o nas, o tej tragedii, którą przeżywamy, też można w ten sposób opowiedzieć. Także no, wydaje mi się, że jakby to są takie pokłady możliwości jakby realizacyjne i dla teatru jest to fantastyczna, nie tylko dla teatru, bo teatr telewizji chętnie pewnie by się, czy film chętnie by też jakby się z tym zmierzył. Także myślę, że mamy tutaj do czynienia po prostu z czymś absolutnie wyjątkowym. Chciałam was zapytać jeszcze Wojtka, może najbardziej o postać Mesjasza. Jak ją czytasz, jak ją widzisz? Co ona daje temu tekstowi? No też cały czas się przyglądam tej postaci, też tak naprawdę i zastanawiam się nad jej, czy to jest oszust, czy to jest ktoś, kto jakby w każdym razie najbardziej jakiś taki po prostu, nie wiem, no oszust dzisiaj miałem takie po prostu, że... W ogóle tego tak nie odczytałam, ale tak. Że co? Nie, no dla mnie to było bardzo... Przepraszam, no ale ja tu tak już pewnie tym matczynnym jakimś kierunkiem. Dla mnie to był facet, który jakoś sobie na wojnie radził i po prostu szaber uprawiał, tak? No i uciekał, bo na niego też dopadło i znalazł swoje dziecko. W tym stosie, już tam jest wyraźnie, że on nagle, ten jedno z tych dzień, no matko, ale to niezłe, że... Panie Michale, a pan ma jakąś swoją teorię? Znaczy nie, no teoria to jest taka, że wydaje mi się, aczkolwiek nie mam na to żadnych dowodów, że Lewin przez całe swoje życie, mieszkając w Izraelu, urodził się w czasie wojny, tak, w 1943 roku, ale w gruncie rzeczy jego dzieciństwo było spokojne. Izrael w tamtych czasach był, o dziwo, może bardziej bardzo spokojnym miejscem.
w czasie II wojny światowej do 1948, kiedy była ta wojna wyzwoleńcza, ale w gruncie rzeczy dzisiaj, kiedy spoglądamy na zagładę, to zagłada uczy nas wszystkiego. Izrael, wiadomo, przez wiele lat w ogóle nie dawał sobie rady z tym tematem, odrzucał, nie mówił o tym. Ja sam, który to był rok 85, 6, przeczytałem taki tekst bardzo znanego izraelskiego pisarza, pokolenia Mozaosa, ale Joshua, który napisał, żeby być normalnym. Jeden z, to jest 4 albo 5 esejów, jeden z tych esejów jest o zagładzie i mówi tak, że zagłada przypomina nam olbrzymie skrzyżowanie, do którego zbliżamy się, z którego wychodzi nieskończona ilość dróg i drogę, którą wybierzemy, w jaki sposób utwierdza nas w naszych dotychczasowych przekonaniach. Także ucząc się zagładą, na zagładzie, człowiek religijny może jak najbardziej utwierdzić się w swoich przekonaniach, no bo jednak Bóg poddaje człowieka ciężkiej próbie, ale w końcu dba o niego, ratuje go. Jest to wyraźny znak, że Bóg istnieje i jest. A z drugiej strony, jak patrzymy na okres II wojny światowej i ktoś, kto jest ateistą, no to to, co było w ciągu tych 5-6 lat trwania II wojny światowej, jest absolutnie niezaprzeczaną prawdą, że Boga nie ma, jak pisał Paul Celan, że niebiosa są puste. No bo jak może być Bóg, który patrzy na śmierć 1,5 miliona niewinnych dzieci. Wydaje mi się, że Lewin, który wyrastał w domu bardzo religijnym, pod koniec swojego życia stał się kompletnym ateistą. I w gruncie rzeczy ten Mesjasz, no to jest takie troszkę oszukaństwo, prawda? To jest Mesjasz, który jest oszustem. Tak samo jak sobie życie nasze w gruncie rzeczy jest oszustem. I dlatego oszustwem, i dlatego trochę, nie wiem, obawiam się. Znaczy wielkość Lewina, szczególnie w tym konkretnym tekście, polega pewnie też na tym, że ta sztuka może być odbierana w nieskończoną ilość sposobów. Bo w gruncie rzeczy to jest tekst o życiu, o nieuchronnej śmierci, o relacjach pomiędzy dzieckiem a matką, o uchodźcach, przez to staje się uniwersalna. Ten temat staje się uniwersalny. I kto by w ogóle pomyślał, Lewin już nie żyje od 19 lat, że problem uchodźców w jakiś sposób trafi do nas dokładnie jak w tej sztuce jest, prawda? Także to wiele zadumy w tym tekście jest. Ja jestem w ogóle pełen podziwu, że pan Wojtek zabrał się do tego, bo to jest olbrzymie wyzwanie. I mam nadzieję, że coś z tego naprawdę będzie. Tak, to są trudne pytania, ponieważ my zaledwie mamy krótkie spotkanie z tym tekstem, a to jest tak, że jeżeli nie przejdziemy całego procesu, tak jak w pracy jest, powiedzmy, 3-miesięcznej pracy nad tym tekstem, nie potrafilibyśmy dzisiaj odpowiedzieć, kim jest Mesjasz tak naprawdę, bo z kolei ja czytałem to w sposób absolutnie głęboko religijny, mianowicie, że jeszcze ta miara się nie dopełniła, że cały czas, tak jak Żydzi czekają na Mesjasza, jeszcze trzeba czekać, bo on jeszcze się nie może pojawić. Tak? To znaczy, że jeszcze w związku z tym w trakcie pracy prawdopodobnie byśmy więcej wiedzieli, byśmy się mogli spierać, co byłoby zapewne cudowne, ale no, tak jest. To jest chyba najtrudniejsze, ponieważ jest to w pewnym sensie puenta tego spektaklu. No, jak wiadomo, puenty się nie zna na początku drogi. To dopiero gdybyśmy wybrali jakieś ścieżki albo jedną ścieżkę, dopiero byśmy gdzieś mogli zabrnąć tam. Chciałam powiedzieć jeszcze, bo dzisiaj miałam takie skojarzenie, jak czytaliśmy a propos tych umarłych dzieci, bo to mi chyba najbardziej tak kopie, ale dzisiaj już z kolegami o tym rozmawiałam, ale dla mnie to jest takie skojarzenie, że to jest taka Nibelandia, tylko prawdziwa, w sensie, że Nibelandia z Piotrusia Pana
jest tą krainą nieprawdziwą, tak? Taką, którą dorośli tworzą dla dzieci, mówiąc, tak, dzieciństwo jest takie cudowne, takie wspaniałe, są jacyś chłopcy, którzy nigdy nie dorastają, a tutaj są chłopcy, którym nie dano było dorosnąć i też mają jakiś swój świat i swoje jakieś kody kulturowe, właśnie czekają na coś, tak? Wiedzą, oni tam się znają. To jest taki też dla mnie jakaś taka polemika autora z kliszami wszystkimi, które mamy my, jako no, Europejczycy, tak? No, ludzie wykształceni, powiedzmy trochę, albo nie wiem, którym rodzice czytali. Zaproszę teraz może państwa. Przejdę się z mikrofonem, bo to ułatwia czasem. Ja chcę podziękować, bo rzeczywiście na tak mało czasu, tak świetny rytm, tyle znakomitych akcentów, no, dużo znaczeń, ale dla mnie ten tekst jest ogromną tajemnicą, bo gdyby zadać sobie pytanie takie podstawowe, jakie w teatrze trzeba zadać, gdzie i kiedy, czyli przestrzeń i czas. Przestrzeń właściwie pomiędzy snem a jawą, między życiem a śmiercią. Początek zaczyna się właśnie od przebudzenia chłopca, a kończymy na stosie trupów dzieci, które czekają na tego kolejnego, na tego następnego, który już na pewno będzie tym, jak zapowiadają w religii, czyli będzie tym nastąpi to wskrzeszenie zmarłych. I tam jest dużo takich kodów. Ostatnio miałam w Izraelu też rozmowę z historykiem i znawcą Lewina, który mówi, że tutaj trzeba zastosować jakieś kabalistyczne też interpretacje, że te liczby, które się tu pojawiają, są istotne. No i przestrzeń, gdzie to się dzieje. No, też dzieje się to właściwie na morzu, każda część gdzie indziej, ale właściwie na bardzo niestałym lądzie. Dryfujemy po prostu. I to jest też bardzo, bardzo takie właśnie przejmujące, filozoficzne i budzące zadumę, tak jak właśnie tutaj już państwo mówiliście i Michał. Także bardzo dziękuję też bardzo za ten dzisiejszy dzień, wieczór. Dzięki. Czy ktoś jeszcze ma ochotę skomentować, zapytać? Nie? To ja chyba też podziękuję za wszystko, co wrzuciliście do koszyczka. Dzięki i dobranoc państwu i wam.